tej strony Iza z Today We Have. W dzisiejszym odcinku niepodręcznika oceanicznego będę mówić o celach zrównoważonego rozwoju, a młodych ludziach takich jak Wy. Dzisiaj w Polsce obchodzimy Międzynarodowy Dzień Dziecka. Jest to dzień, który został ustanowiony przez Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych w 1954 roku dla upowszechnienia ideałów i celów dotyczących praw dziecka. Obchodzony jest od 1955 roku w różne dni roku w różnych krajach członkowskich Organizacji Narodów Zjednoczonych. Z tego miejsca chciałam Wam życzyć wszystkiego najlepszego, żebyście mieli odwagę i szansę na poznawanie świata własnymi ścieżkami. Taką szansę dają Wam ONZ-owskie cele zrównoważonego rozwoju. Dlaczego? Ponieważ jest to globalny plan poprawy, rozwoju i ratowania świata dla nas wszystkich i dla przyszłych pokoleń. Dążą do poprawy sytuacji ludzi, dobrobytu, chronienia naszej planety, pokoju i budowy partnerstw na rzecz zrównoważonego rozwoju. W 2015 roku na szczycie zrównoważonego rozwoju w Nowym Jorku wszystkie państwa członkowskie ONZ, w tym także Polska, przyjęły agendę zawierającą 17 globalnych celów, w tym 169 zadań, z których aż 60 dotyczy kwestii młodych ludzi, które należy zrealizować do 2030 roku. Wszystkie państwa wyraziły gotowość do podjęcia wspólnych działań, by rozwiązać globalne problemy współczesnego świata. Cele dotyczą wszystkich krajów, zarówno rozwiniętych, jak i rozwijających się. Każdy ma swoją rolę do odegrania. Państwa, sektor prywatny, organizacje pozarządowe i przede wszystkim zwykli ludzie. Młodzi ludzie, tacy jak Wy. Ponieważ, żeby zmienić świat na lepsze, należy zacząć od zmiany sposobu myślenia i zmiany świadomości młodych ludzi. Podstawowa zasada Agendy 2030 brzmi, że każdy ma korzystać z osiągnięć rozwojowych. Nikt nie może być pominięty. Nadaje Wam, młodym ludziom, kluczową rolę w promowaniu zmian na świecie. W chwili obecnej 51% populacji na świecie to młodzi ludzie. Ludzie, którzy w 2050 roku będą mieli około 50 lat. Aby utrzymać dotychczasowy styl życia, będziemy potrzebować trzech takich planet jak Ziemia. Tylko skąd je weźmiemy? Dlatego młodzi ludzie powinni mieć możliwość decydowania o świecie, w którym będą żyć. Powinni mieć wiedzę, jak budować lepszą przyszłość. Dlatego tak ważny jest cel czwarty – dobra jakość edukacji. Do 2030 roku Organizacja Narodów Zjednoczonych chce zapewnić, że wszyscy uczący się przyswoją wiedzę i nabędą umiejętności potrzebne do promowania zrównoważonego rozwoju poprzez edukację na rzecz zrównoważonego rozwoju i zrównoważonego stylu życia, o prawach człowieka i równości płci, promującą kulturę pokoju i niestosowanie przemocy, rozwijanie globalnego obywatelstwa, a także doceniającą różnorodność kulturową i wkład kultury w zrównoważony rozwój. Dobra jakość edukacji stanowi podstawę dobrej jakości edukacji morskiej. Dlatego niepodręcznik oceaniczny jest przykładem dobrych praktyk w tym zakresie. Dziękuję za uwagę i zapraszam jutro na kolejny odcinek.